Dzień dobry moi drodzy, witam bardzo serdecznie zodiakalne bliźnięta w Waszym horoskopie na styczeń 2021 roku, na jeden miesiąc. Dlatego, że czytania roczne na rok 2021 dla wszystkich znaków zodiaku jeszcze sobie zrobimy, to będzie odrębnie. Natomiast dzisiaj styczeń. Ja czuję bardzo mocno i stąd właśnie widzicie na swoim ekranie książkę. Jest to książka Stephena Kinga, wszystko jest względne, 14 mrocznych opowieści. Przede wszystkim myślę, że dla wszystkich znaków zodiaku taką dominującą, przejmującą energią stycznia właśnie będzie ta energia względności. Pamiętajcie o tym, o takiej naczelnej zasadzie. Wszystko jest względne. Nie wszystko jest takim, jakim mi się wydaje. Na wszystko należy patrzeć z różnych perspektyw. Myślę, że to będzie energia towarzysząca nam wszystkim. Dodatkowo przełom grudnia, stycznia to jest czas walki z naszymi demonami, tymi wewnętrznymi, tymi, które są na zewnątrz, które przyciągamy do siebie poprzez taką, a nie inną postawę życiową. Stąd też właśnie za chwileczkę wylosuję dla Was cytat właśnie z tej książki, który będzie też elementem Waszego przekazu. Natomiast taka energia globalna stycznia dla wszystkich to właśnie to hasło wszystko jest względne i wychodzenie na jaw, pozbywanie się, praca z tymi wszystkimi naszymi tak zwanymi brudami, cieniami, demonami. Tym, co jest w nas, tym, co manifestujemy poprzez to, co w nas, na zewnątrz, w swoim życiu, czego chcemy się pozbyć, bo będzie na to szansa, będzie na to okazja. I teraz już przekaz taki stricte dla Was, Wasz przekaz indywidualny dla bliźniąt. Zaraz wylosuję dla Was tutaj, wylosuję dla Was cytat. Proszę bardzo. Już patrzymy, szukamy czegoś ciekawego dla Was. Lecz ani na chwilę nie stracił samoświadomości. Może siostra Kokina źle odmierzyła dawkę lekarstwa w zupie, albo po prostu nigdy przedtem nie miały do czynienia z rewolwerowcem i nie zdawały sobie sprawy, na kogo się porywają. Oczywiście oprócz siostry Jenny, ona wiedziała. W którejś godzinie nocy szepczące, chichoczące głosy i lekki brzęk dzwoneczków wyciągnęły go z ciemności, gdzie spędzał czas. Ani śpiący, ani nieprzytomny. Wokół niego tak nieustannie, że prawie już ich nie słyszał, śpiewali lekarze. I tutaj, co ważne, bo wy tego nie widzicie, słowo lekarstwa oraz lekarze zostały wzięte w cudzysłów. Czyli to nie do końca były lekarstwa, nie do końca coś, co pomaga i nie do końca wokół byli lekarze, czyli uzdrowiciele, osoby, które chciały faktycznie pomóc. Drogie bliźnięta, co to dla Was oznacza? Uważajcie w styczniu na osoby, które przychodzą do Was pod pozorem leczenia, uzdrawiania. Tu nie chodzi tylko o osoby tak zwanych lekarzy, znachorów, uzdrowicieli, tylko po prostu o osoby chcące Wam w jakiś sposób pomóc, które dają Wam, przepraszam, tak zwaną złotą receptę na Wasze wszystkie bolączki. Nie tylko na dolegliwości fizyczne, ale zwłaszcza na te dolegliwości duchowe, na dolegliwości duszy, na to, co Was boli. Mogą być nieprzespane noce, mogą być jakieś takie nocne zastanawiania się, nocne wychodzenie lęków, nocne wychodzenie właśnie, tutaj była taka kwestia, że przyszła ta ciemność, noc jest ciemnością, ale chodzi tutaj o naszą taką wewnętrzną ciemność, czyli właśnie wtedy, kiedy jest noc, kiedy nie możemy zasnąć, kiedy przewracamy się w łóżku z boku na bok, przychodzą te nasze największe lęki, nasze największe koszmary. Wiecie, jak to jest, nocą wszystkie koty są czarne, nocą wszystko wydaje się czarniejsze, nocą wszystko wydaje się straszniejsze, każdy cień, który gdzieś nas tam otacza. Natomiast było też takie kluczowe zdanie, że do końca zachowałem samoświadomość. I tutaj jest bardzo istotna kwestia, żeby do końca nie stracić tej integracji, nie dać się ogłupić integracji ze sobą, ze swoim wnętrzem, nie dać się ogłupić przez tych, którzy gdzieś tam będą coś Wam mówić, przekonywać do swoich wizji, przekonywać do swoich metod, wypracować swoje własne wewnętrzne metody. Taki swój jakby system obronny. I to się tyczy dwóch kwestii. System obronny, czyli naturalną odporność organizmu, którą możemy osiągnąć poprzez właśnie na przykład wypoczynek, sen, zdrowy sen, poprzez suplementację, poprzez odżywianie zdrowe, dlatego
że dzięki temu no, nie złoży Was choroba, to jest w takim aspekcie fizycznym Waszego ciała, natomiast systemy obronne również pozwalające na to, aby oddzielić ziarno od plew, bronić się przed wszelkimi tak zwanymi właśnie znachorami, uzdrowicielami, którzy po prostu są w Waszym otoczeniu, no i tak jakby wiedzą lepiej, co Wam dolega, wiedzą lepiej, jaką metodę leczenia powinniście zastosować. Tutaj sprawdzi się u Was takie powiedzenie, taka łacińska maksyma, medice curate ipsum, czyli lekarzu, lecz się sam. Po prostu lecz się sam, dlatego że wszelkie narzędzia do uzdrowienia są w Tobie i tylko Ty potrafisz się uzdrowić. Zobaczmy teraz w kartach taki dokładniejszy przekaz dla Was, dla zodiakalnych bliźniąt, co Was czeka w styczniu roku 2021. Zrobimy sobie troszeczkę miejsca. Co Was czeka w styczniu roku 2021? Co czeka bliźnięta? Co czeka Was w miłości, w relacjach, w uczuciach? Co czeka Was w miłości, w relacjach, w uczuciach? Co czeka Was w pracy i w finansach? Styczeń roku 2021. I tutaj jeszcze dolosujemy karty. Zodiakalne bliźnięta. Co Was czeka w styczniu 2021 roku? W miłości. Co Was czeka? Co Was czeka w pracy i w finansach? Co Was czeka w pracy i w finansach? Co tutaj czeka nasze zodiakalne bliźnięta? Co Was czeka w miłości, moi drodzy, w styczniu roku 2021? Wieści. Przychodzą wieści, które... na które czekaliście, przede wszystkim, na które czekaliście, bo tutaj w karcie sądu, zobaczcie, to jest takie jakby uwolnienie, ktoś otwiera Wam drzwi, przychodzi wreszcie ten magiczny klucz do otwarcia drzwi, tym kluczem jest jakaś informacja, bądź jakaś decyzja, może być jakieś pismo, dlatego że tutaj też ten jeździec może symbolizować Wam konkretną osobę, partnera, który przynosi Wam informację i ta informacja ma charakter uwalniający, ale może też symbolizować na przykład kuriera, osobę, która po prostu fizycznie przynosi do Waszego domu no, jakieś pismo, jakiś list z instytucji, z sądu, z jakichś po prostu innych takich instytucji, gdzieś czekaliście na jakąś decyzję i ta decyzja przychodzi. Ta decyzja może być związana z dzieckiem, ponieważ pokazuje się giermek buław, jest karta domu. Ta decyzja może być związana z podziałem opieki nad dzieckiem. Nie wiem, dlaczego mocno mi się tutaj kojarzy sytuacja rozwodowa, sytuacja, kiedy się rozstajemy, natomiast nie do końca wiadomo, jaki los spotka dziecko. Może być sytuacja też przysposobienia, jakiegoś adoptowania, wzięcia dziecka do siebie, do domu, po prostu pod swoją opiekę, pod swoje skrzydła. Natomiast bardzo mocno mi się tutaj kojarzy właśnie sytuacja rozstania dwojga ludzi i wydaje się, że wcześniej jakby była sytuacja blokowana przez mężczyznę. Być może on nie chciał dać rozwodu, być może on nie chciał się zgodzić na takie czy inne ustalenie kontaktów z dzieckiem. Natomiast tutaj trochę to tak wygląda, jakby albo przyszła odgórna decyzja i wypada się podporządkować do tego, albo po prostu no, ten mężczyzna już odpuścił, dał za wygraną, po prostu miał dosyć już tego, tej takiej huśtawki. I stwierdził, że okej, zgodzę się na te warunki, dam już to zielone światło, po prostu dogadajmy się, zakończmy tę sprawę, niech zapanuje po prostu spokój i harmonia. I tutaj widać w karcie domu, że ten spokój i harmonia zapanują, czyli nastąpi rozstrzygnięcie tej sprawy, na którą czekacie, coś się wyklaruje. Natomiast, kochani, też dla niektórych, tych, którzy nie mają dzieci, widzę tutaj sytuację taką, że ktoś czekał na uwolnienie się z jakiegoś związku,
związku, z jakiejś relacji, ponieważ chciał stworzyć coś nowego, związek z kimś innym. W giermku buław jest to bardzo widoczne, że gdzieś już po prostu pojawiła się nowa szansa, nowa możliwość. To było w jakiś sposób zablokowane, no bo tutaj nas coś łączyło, jakieś więzy z inną osobą. W momencie, kiedy przychodzi ta decyzja, niektórzy mają zielone światło, mogą wchodzić w coś nowego, mogą też zamieszkać ze swoim nowym partnerem czy partnerką. Co dla singli? Single czekają być może faktycznie na jakieś ważne rozstrzygnięcia w swoim życiu. One mogą zupełnie nie dotyczyć kwestii uczuciowych, ale może być tak, że jakiś singiel, prawdopodobnie mężczyzna, wyzna czy postanowi wyznać swoje uczucia do kogoś i będzie czekał, co ta druga strona tutaj zawyrokuje. Może się okazać, że zostaniecie przyjęci dosyć otwarcie, że ta druga strona będzie chętna do tego, żeby właśnie Was przyjąć, bo pokazuje się tutaj nowy początek, jakiś ład i harmonia, być może wejdziecie z kimś w związek, w relację w styczniu. Też może być tak, że niektóre single będą musiały podjąć decyzję, czy wchodzić w relację z kimś, kto bardzo Wam się podoba, natomiast jest to osoba, która ma jakieś zobowiązania, na przykład ma już dziecko z poprzedniego związku, no i będzie to jakiś rodzaj dylematu być może dla Was, ale te decyzje w styczniu prawdopodobnie podejmiecie. No i teraz zobaczmy sobie, co w pracy i w finansach dla zodiakalnych bliźniąt się szykuje. Co w pracy i w finansach? Coś się wali. Coś się wali na łeb, na szyję w karcie wieży. Już Wam powiem co. Zawiedziecie się na jakichś osobach, które troszeczkę na Was żerują. To znaczy, Wy pracujecie, robicie coś, natomiast te osoby, jak to się brzydko mówi kolokwialnie, jadą trochę na Waszych plecach. I tutaj może być sytuacja taka, że te osoby same jakby się wkopią i będzie to dla Was ogromnym rozczarowaniem, ale przynajmniej poznacie prawdę, że te osoby są nastawione tylko na wykorzystywanie Was, nic nie dają z siebie, albo po prostu Wy to odkryjecie i będzie to dla Was taki rodzaj szoku. Wieża zawsze przynosi jakiś szok, sytuację nagłą, no taki kryzys można powiedzieć, ale z drugiej strony to jest też dobre, ponieważ ukrócicie takie procedery, czyli nie pozwolicie na to, żeby ktoś dłużej korzystał z Waszej pracy, z Waszego wysiłku, z Waszego trudu. Będziecie od tej pory tak jakby pracować na własny rachunek. Może być sytuacja taka, że tutaj po prostu następuje zwolnienie części kadry, być może również i Wasze zwolnienie, z powodu tego, że jest za dużo pracowników, a za mało po prostu tych zapasów ma firma. Bo tutaj w karcie myszy dokładnie pokazują się jakieś tam zapasy, które regularnie są uszczuplane przez pewne osoby, przez tak zwanych próżniaków. Niestety ktoś nie do końca wykonuje swoje obowiązki, a uposażenie na przykład bierze, więc może być tutaj ostra taka restrukturyzacja firmy. Mogą posypać się zwolnienia lub jakieś degradacje, może być przywołanie do porządku niektórych osób. Natomiast u Was pokazuje mi się karta rydwanu również, karta dziecka, co oznaczać będzie, że prawdopodobnie dla wielu z Was właśnie nastąpi taki kryzys zawodowy, że Wy będziecie chcieli, wręcz dążyli do tego i sytuacja to wymusi, aby pójść po prostu w inne obszary, w inne rejony. Bo karta rydwanu zawsze nam pokazuje przełom. Albo odchodzimy gdzie indziej, albo zmieniamy branżę, albo wyjeżdżamy gdzieś za pracą, jest tutaj pokazana niewątpliwa zmiana. Niektórzy na przykład mogą wyjeżdżać do domu, do swojego dziecka, po prostu wracać. Jeżeli powiedzmy pracowali za granicą, coś tam nie wyjdzie, coś się posypie, ci ludzie zdecydują po prostu o powrocie, wrócą na łono rodziny, będą szukali na przykład pracy za granicą, czyli w tym wypadku w swoim własnym kraju. Bo często rydwan nam pokazuje takie dalekie wyjazdy, czyli właśnie gdzieś za granicą, graniczne wyjazdy, przekraczanie granic, przekraczanie również swoich granic. Niektórzy natomiast decydują się na dokonanie przełomu i taką całkowitą zmianę branży, wrócą do czegoś, o czym myśleli już od dawna. Na przykład było to marzenie z dzieciństwa, zechcą to zrealizować. Pójdą za wołaniem swojej duszy, bo to jest też takie znalezienie swojej po prostu zawodowej ścieżki. Tam, gdzie powinniśmy się znaleźć, w tym kierunku, w którym powinniśmy iść, to jest właśnie coś na tej zasadzie, czyli idziemy wreszcie w jakimś odpowiednim kierunku. Często te wieże nam się pokazują wtedy, kiedy ktoś
nie jest na swojej właściwej drodze i musi się to posypać, musi się to zawalić po to, żeby ta osoba po prostu poszła właśnie tam, gdzie jest potrzebna, gdzie będzie się realizowała, gdzie znajdzie swoją życiową misję, a przy okazji będzie oczywiście rozwijała się zawodowo i zarobkowała. Więc tutaj dla niektórych no, może być w styczniu taka totalna zmiana, totalna, ale zmiana, która myślę w dalszej perspektywie przyniesie pozytywne owoce, po prostu przyniesie pozytywne owoce, będziecie, myślę, zadowoleni z perspektywy czasu ze swojej nowej pozycji. Dziękuję serdecznie zodiakalnym bliźniętom, pozdrawiam Was gorąco, do zobaczenia, do usłyszenia.